i słuchajcie, kochani, mamy problem. Mamy problem z ładowaniem akumulatora. Zjeżdżamy do serwisu. Na szczęście tutaj panowie policjanci nam po drodze pomogli. Dali nam adres do serwisu Opla. I miejmy nadzieję, że ostatkiem sił tam dojedziemy. Staramy się, Krzysiek stara się jakoś na spokojnie. Jak prawo? Pusto. Ale no nie jest, jak wiecie, w trasie nie jest to prosta sprawa. Tutaj rzeczywiście tam się jakieś warsztaty chyba też zaczynają. Zaraz zobaczymy, co uda nam się załatwić. Opel nam się zepsuł praktycznie pod serwisem Opla. Miejmy nadzieję, że nie będzie. To chyba tamtędy. Wszystkie chyba marki możliwe są. Mamy McDonalda, będzie co jeść. Jak widzicie, szukamy serwisu Opla, Renault, Peugeota. Zobaczymy, jakie wieści niesie Krzysiek. Dobra, jest Renault. I? No mamy wjechać. Na razie chłop mi pokazał, że tu jest wjazd. No to okej, to jedziemy dalej. Słuchajcie, kolejne miejsce, tym razem serwis Peugeot Opel. Może nam tutaj pomogą, zobaczymy. U nas też kierowano z poprzednich serwisów, także dojechaliśmy. I co dalej? To za chwilę pewnie Krzysiek powie, jak wróci. Zobaczymy. Słuchajcie, nie jest prosto, jesteśmy pod kolejnym warsztatem. Nas, że tak powiem, przekierowują z miejsca na miejsce, ale jesteśmy w takim w ogóle miasteczku, gdzie jest warsztat na warsztacie, więc może ktoś nam wreszcie pomoże. Zobaczymy, czekamy. Dobra, sytuacja jest taka. Po diagnozie w serwisie Opla, alternatore finito. Dead. Trzeba wymienić alternator. Opcje mamy dwie. Albo nowy alternator za prawie 1200 euro z wymianą i nie wiadomo kiedy przyjedzie, albo na gwarancji regenerowany za 750 i panowie zaczną jutro o 10, bo jutro o 10 ma przyjechać alternator, od 8 mają zacząć rozbierać auto. Obiecują skończyć jutro do 18, a i w tej chwili wylądowaliśmy na zaprzyjaźnionej stacji paliw. Mamy tutaj toaletę, mamy coś do jedzenia, mamy kawę. W tej chwili jest godzina, która? Prawie pierwsza, prawie 13. Musimy tu przekoczować do jutra. Jutro o godzinie 8 mamy zameldować się w serwisie. No, o 8 zaczną odbierać, o 10 przyjedzie alternator. Jutro będziemy na koniec dnia gotowi. Tyle na dziś. Pójdziemy sobie obejrzeć miasteczko. Jakoś te 48 godzin przeżyjemy. Słuchajcie, plusem jest to, że nie stało się to na Etnie, tylko naprawdę tuż koło miasta, gdzie jest masę serwisów samochodowych, co widzieliście na filmie, i miejmy nadzieję, że stąd wyjedziemy. Jest bariera językowa, okazuje się, że absolutnie nikt tutaj nie mówi po angielsku, ale tłumacz Google daje radę. Super, że go wymyślili, prawda? Tak. Słuchajcie, musimy tylko odpocząć, opaść już emocje. I potem pokażemy wam po prostu, jak wygląda miasteczko. Dobra, dzisiaj nie nocowaliśmy w tak pięknych okolicznościach przyrody jak wczoraj. Nocowaliśmy tak. Tu jest kamperek, który ma awarię alternatora.
A tutaj jest stacja benzynowa, która nas przygarnęła na dzisiejszą noc. I droga przelotowa do miasta. W sumie nadal stoimy pod palmą, jakby tak się przyjrzeć. To magia ekranu jednak jest. Zobaczcie, jest palma. Jest choinka. Ciężko było zasnąć, chyba bardziej zmęczenie nas pokonało w pewnym momencie. No ale dziś już za moment kawa i będziemy zbierać się do serwisu. Bo van life to przygoda. A ciekawe, ile nas ta przygoda dziś tak ostatecznie będzie kosztować. To zobaczymy. Cappuccino. Due cappuccini. Cornetto di marmolade. Cornetto. Dajcie, nie jest najgorzej. Pani jest na stacji benzynowej urocza. Jemy pyszne śniadanie i lecimy dalej. Dobra, mamy trochę stresa. Trzymajcie kciuki, jedziemy do mechanika. Pierwsze pytanie, czy nic Ci od wczoraj nie zmieniło? Drugie pytanie, czy na czas na 10 przyjdzie alternator? Trzy, czy będzie pasował, czy dadzą radę go założyć i czy zadziała jak trzeba? Z tym, czy odpalimy? Odpalić to odpalimy. Może bez świateł. Oszczędzamy prąd. Wejdziemy do mechanika. Słuchajcie, to jest chyba najbrzydsze włoskie miasteczko, w jakim się kiedykolwiek zatrzymaliśmy. Miasteczko składa się głównie z warsztatów samochodowych. Ja my naprawdę nie wiemy, jakim cudem samochód nam się zepsuł właśnie tutaj. To jest niebywałe. Tutaj każda brama garażowa to jest warsztat samochodowy. I o takie najprostsze, wiecie, u Janusza mechaniki samochodowej poprzez totalnie autoryzowany. Jest Citroen, jest Renault, jest Volvo, no po prostu jest tu wszystko tej ulicy. My trafiamy do Peugeota, który powiedział, że zrobi nam Opla. Słuchajcie, jest szansa, że za 15 minut stąd wyjedziemy i ruszymy na Sycylię. Krzyk załatwia ostatnie formalności i będziemy się pomału zbierać. Dobra, słuchajcie, mamy to, mamy kamperka. Będziemy pomału wyjeżdżać, tylko pan nam zwolni wjazd do bramy. Zdrożało. A ile mamy? Stówę. O, rzesz ty. A było po 80. Ale nie wiem, czy on nam dobrze policzył, bo on nam policzył 4,5 do 5,5. No to nam za dużo policzył. To trzeba do niego iść. Za dużo... Czekaj, spytam tego gościa, który tutaj jest. No. Trochę nam się nie zgadzała cena, więc się poszedł z reklamacją, ale okazało się, że... Tak po prostu jest już w tej chwili. Facet mówi, że to jest najniższa taryfa za busa. 4,5 metra, nawet jak nie mamy 4,5 metra, to po prostu liczą nas za 4,5 metra. I trudno z tym dyskutować, tak? Zwłaszcza, że po włosku. Dobra, to 5 listopada musimy wrócić. Czy możemy wrócić 5 listopada? Hello! No to wychodzi. Musi nam się trochę rozłożyć to na dni, słuchajcie, żeby tam lżej było z tą stówką. Dobra, stajemy w kolejce, bo coś tutaj się dzieje. Zobaczymy, co dalej.
dobra, jesteśmy zapakowani. Stoimy sobie tam zaraz. Ja idę na górę. Mam nadzieję, że podczas rejsu nie będzie padało, bo pogoda nie jest zbyt piękna. Jesteśmy na promie. Zaraz ruszamy. Podejrzewam, że skończymy się ładować i za parę sekund wyruszamy. Ja się trochę boję, jak zawsze. Ja nie lubię. Szykujemy się do desantu na Sycylię. Tak jest. Zaczynamy nowy etap podróży, kamperek van na Sycylii. Dojechaliśmy z przygodami różnymi, lepszymi, gorszymi. Poznaliśmy kilka osób już po drodze. Więc była to ciekawa podróż i taka prosta. Tego nie wie nikt, ale tam pan cię skieruje. Na razie gdzieś środek. To pan zrezygnował z kierowania tym. Nie mam pojęcia. Na razie to zjadą. Stazione Messina Marina. Jaki plan, Magda? Dalej opowiadaj, co robimy, jaki jest plan na dzisiaj? No, na dzisiaj plan jest taki, że musimy dotrzeć na kemping. Musimy się wykąpać, bo noc spędzona na stacji benzynowej niestety bez prysznica. Odpocząć, zjeść coś dobrego, przejść się po okolicy. Sprawdzić pogodę i zaplanować, co robimy jutro. Jutro jest Taormina w planie. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, bo na razie tu się mocno chmurzy, ale nie pada. I mamy nadzieję, że te chmury, które były nad Sycylią, przeszły na kontynent. Po malutku zobaczymy. Najpierw prysznic, odpoczynek, coś dobrego. Do Katanii nie wjeżdżamy. Do Katanii nie wjeżdżamy. No i trzeba się zapoznać, tak powiem, z ruchem sycylijskim, nie? Ruch na kontynencie był w miarę spoko. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Czy południowy temperament kierowców nam tutaj się objawi. Dobra, to skupiamy się na drodze, nie? Tak, jedziemy na kemping. Jedziemy na kemping.
Miejsce tymczasowe, czekamy do godziny 16, żeby się zameldować i wtedy nas puszczą już na oficjalny kemping. Jesteśmy na Sycylii, obowiązuje siesta. Jak się czujesz na Sycylii? Dojechaliśmy na Sycylię. Nareszcie. Na kempingu. Tak. Do 16 jest siesta. Mamy sobie postać tutaj na parkingu zaczekać. O 16 przyjdzie pan na recepcję albo pani, jeszcze nie wiemy. No i zobaczymy co dalej. Na razie mamy zaczekać. Zjemy po kanapce, jakiś owoc, pójdziemy się przejść po prostu. Mamy trochę czasu. Tak. Odpoczniemy. Pokażę wam najdroższą pamiątkę z tej wycieczki jak na razie. Alternatore. Za 750 euro z wymianą. Mam nadzieję, że posłuży równie długo jak poprzedni. Poprzedni wytrzymał 250 tysięcy. I oby tak było. I poprzedni idzie do regeneracji w Polsce. Tak, bo jest w tym pudełku.